Kochani moi drodzy, witam wszystkich serdecznie. Jadę teraz tirem, także wybaczcie, taki szum tutaj jest, ale ogólnie bardzo fajna pogoda, puściutko na drogach. Rzadko jakieś samochody widać, większość to tiry, bo ludzie muszą jeść i my musimy napędzać całą gospodarkę, także trzeba pracować. Jest cała ta kwarantanna i tak dalej, ale ja w tym momencie na przykład wiozę tir pełen owoców i różnych warzywek. Także one później pójdą do supermarketów i jeżeli przyjdzie taki dzień, że kierowcy tira wszyscy zostaną w domu, to chyba wtedy, kiedy świat przestanie się kręcić albo wszystko kompletnie padnie. Także cieszę się, że w jakiś sposób jestem pomocny, nie mam czegoś takiego, jakiś tam dzień wolny specjalnie większy, żeby sobie coś poukładać swojego. Tu jakąś wiadomość dostępna. Ale słuchajcie, tak ogólnie bardzo fajny dzień jest. Tak pomyślałem, pośpiewałbym sobie tak sobie pod nosem, mam tyle czasu. Nie umiem za bardzo śpiewać ogólnie, tak chciałem sobie poćwiczyć, ale ogólnie mam taki pojazd, taki... To jest ogólnie Mercedes. Tutaj tu kable bałaganie, czy jestem kablowy trochę. Ten pojazd, on się nazywa Mercedes, ale my na niego mówimy robur. Tak jak na przykład Skanian. Nie mówimy Skanian, mówimy Skakanka. Jak jadę, próbuję coś śpiewać, to mi taki głos roztelepany wychodzi. Tak jak żebym zaśpiewał... wszystko to, co mam i tak... Tak jakbym się bił po klacie przed skokiem na bandzie, albo jak jakiś Tarzan. No nie wiem, co z tym zrobić. No ja to wolałbym... Jeszcze mam takie siedzenie, takie roztelepane dosyć. Tam jakiś luz jest w piątym kole. Czy zawieszenie jakieś takie kiepskie jest. Także słuchajcie, jeżeli czasami tam palnę na internecie jakąś tam swoją... wersji jakiejś tam piosenki, czy gdzieś tam coś tam nagram, to słuchajcie, nie przejmujcie się, ja wiem, że ja nie umiem śpiewać ogólnie, ale do żadnego X-Factoru nie zamierzam się kwalifikować, ani wybierać, także będzie co ma być. Mam nadzieję, że nie będę jakoś tam nikogo przerażał swoim głosem. Także dziękuję bardzo za wysłuchanie, wracam do swojej pracy. Jedzie przede mną tir, to muszę go wyprzedzić, zmieniać pasa zaraz, to mi będzie łatwiej, jak nie będę filmował już. No to dziękuję za oglądanie i do zobaczenia, miłego dnia.